pewna kobieta, wracając od rodziny, przemierzała swym samochodem bardzo długą trasę. Była już pierwsza w nocy, a ona wciąż niezmordowanie prowadziła samochód. Jadąc wąskimi drogami wśród lasów, zaczęła już powoli zasypiać, gdy nagle zobaczyła mężczyznę leżącego bez ruchu na drodze. Kobieta zatrzymała swój samochód. Powoli otworzyła drzwi i wychyliła się zza auta. Proszę pana, czy wszystko w porządku? Jest pan ranny? Zapytała ze strachem w głosie. Lecz mężczyzna nawet się nie poruszył i nic nie odpowiedział. Wokół słychać było tylko szum drzew i zawodzenie wiatru. Kobieta ostrożnie wysiadła z samochodu. Wyciągnęła latarkę i powoli, krok za krokiem, zaczęła się zbliżać ku mężczyźnie. Była już w połowie drogi dzielącej jej samochód od leżącego mężczyzny, gdy strach wziął górę. Podbiegła do auta, zapaliła silnik i zawróciła, by udać się do najbliższego posterunku policji. Gdy tam dotarła, opowiedziała o całym zdarzeniu i mężczyźnie leżącym bez ruchu na drodze. Policjanci przeznaczyli do jej eskorty dwa radiowozy i kazali się zaprowadzić na miejsce zdarzenia. Gdy tam dotarli, na drodze nie było już żadnego mężczyzny. Rozpoczęli przeszukiwania terenu. Po kilku chwilach do przestraszonej kobiety podszedł jeden z funkcjonariuszy. W pobliskich zaroślach znaleźliśmy dwa zmasakrowane ciała młodych dziewczyn. Ma pani szczęście, że nie podeszła bliżej.